Siemanko, zbliża się Dzień Dziecka, więc pewno każdy już się zastanawia, co tutaj znowu kupić, bo te dzieci już wszystko mają. Dlatego też pomyślałam, że może warto zrobić taki zbiorczy film z różnymi propozycjami właśnie na te okazje. I będę mieć dzisiaj przekrój od najmłodszych, od rocznych dzieci do 5 lat wzwyż, więc mam nadzieję, że może coś się przyda, może coś podpowiem. A jeśli Wy macie ochotę, to ja zapraszam do pisania w komentarzach, co Wy kupujecie na Dzień Dziecka, bo może i ja się czymś zainspiruję, albo ktoś właśnie tutaj z widzów. Dobra, nie przedłużając, zaczynamy. I zaczynam od najmłodszych, czyli tutaj wiek mojej Jaśminki, około rok plus. I zacznę od takiej zabawki drewnianej. Nie podam tutaj firmy, ponieważ tą zabawkę mam już kilka lat. Natomiast podejrzewam, że jak sobie wpiszecie właśnie takie drewniane klocki, to takich zabawek jest dosyć sporo. Są takie, widziałam też z literkami, są w różnych zestawach, w różnych kolorach. Powiem Wam pokrótce, o co w tym chodzi. Tutaj mamy takie, o, takie bidonki. Podejrzewam, że producent powie, że to jest dla dzieci w wieku rok wzwyż, ale moja Jaśmina bawiła się tą zabawką, jak miała, tak podejrzewam, 7 miesięcy, to spokojnie. I najpierw się bawiła tym, że to tak odskakuje, jest ekstra zabawa. No a później pomału zaczynała bawić się oczywiście tymi elementami. No, zabawka jest bardzo niby prosta, chodzi o to, żeby te elementy powkładać w odpowiednie miejsca, ale możemy je układać albo elementami, tak, takimi samymi, albo na przykład układać kolorami, więc tutaj jest kilka opcji. No i jest to naprawdę super mega rozwijająca, bo nie dość, że dziecko uczy się w ogóle tego, żeby wsadzić te elementy. To jest raz. Druga sprawa to to, że uczy się koloru. Tutaj mamy w jednej takiej naprawdę bardzo taniej, prostej zabawce mamy bardzo dużo elementów takich dydaktycznych, edukacyjnych, więc to mogę naprawdę że polecić. Zresztą zobaczcie, ta zabawka ma już kilka lat, już tutaj z niektórych miejsc zaczęła schodzić farba, więc to tylko pokazuje, że naprawdę jest wyeksploatowana niezmiernie. A jeśli nie to, to proponuję Wam książeczki. Ostatnio książek jest bardzo u mnie dużo na kanale i w ogóle chyba odnośnie tego tematu Dnia Dziecka będzie zaraz jeszcze drugi film typowo odnośnie książek, ale tutaj przemycę wydawnictwa Egmont. To jest książeczka Moje Ciało i to jest z serii Akademia Mądrego Dziecka. I ta książeczka jest o tyle fajna, że tutaj są takie elementy, które dziecko może sobie przesuwać i dzięki temu, zobaczcie tutaj, o, pojawia się na przykład oko, o, na przykład tutaj jakieś dziecko idzie dać buziaka mamie. Tutaj jest mało tekstu, ale właśnie jest dużo takich elementów, co dziecko może sobie przesuwać, więc to dla takich najmłodszych, wydaje mi się, że to jest bardzo fajna pozycja. Ale zostając przy tej serii, mam jeszcze dwie książki dla ciutek, wydaje mi się, już starszych dzieci. Ze względu na treść, ponieważ tutaj zobaczcie, tego tekstu jest już trochę więcej, ale z drugiej strony mamy tutaj takie fajne dziurki. To też są książki z serii Akademia Mądrego Dziecka i o nich mówiłam Wam na moim Facebooku, na którego zapraszam. Jeśli mi się uda, to tutaj na górze będzie gdzieś link, a jeśli nie, to na dole w opisie odnośnie recenzji właśnie tych dwóch książeczek. Natomiast one są o tyle właśnie fajne, że tutaj są te dziurki i dziecko może, te malutkie dziecko może tutaj wkładać paluszki, więc to tak dla rocznego, dwuletniego dziecka na pewno fajna atrakcja. Kolejna zabawka to puzzle. I to takie dla dwulatka, to są puzzle wydawnictwa Nasza Księgarnia i to jest Pucio. I są to puzzle dwuelementowe z fajnymi tutaj takimi codziennymi tematami, więc mamy tutaj jedzenie, mamy tutaj jakąś zabawę, mamy, że Pucio sobie coś zrobił, jest potrzebny plasterek, mamy zabawę w piaskownicy, więc wszystko to, co jest takie dla dziecka dwuletniego, trzyletniego, jak najbardziej codzienne.
tym sposobem zamykamy temat dla 2 lat. Przejdę teraz do zabawek dla 3-latków i pozostaniemy przy puzzlach. I mam dla Was puzzle wydawnictwa Harper Kids. To też jest z serii Akademia Mądrego Dziecka. To są puzzle 8-elementowe. Bardzo mi się one spodobały i Róża nimi jest oczarowana. Tu jest układanek w sumie, jest 8 układanek, bo one są dwustronne. Ja o nich pisałam taką dosyć sporą recenzję również na Facebooku, więc gdzieś odsyłam tu albo tu, będzie na pewno informacja o tym. Następna zabawka to jest zabawka, którą moja Róża otrzymała na teraz, na 3. urodziny. Wygląda to podobnie jak to, co pokazywałam dla Jaśminki, ale to przypadek, to się nie rusza. To się nie rusza, jest stabilne. Do tego mamy, ojej, aż mi wszystko powypadało. Do tego mamy takie to elementy. I teraz z tych elementów możemy układać najróżniejsze literki, cyferki. Ja Wam tutaj ułożę literkę jedną, na przykład A. O. Proszę bardzo, literka A. Oprócz takich literek, cyferek, mamy też jakieś kwiatki, domki, drzewka i wszystko to, co sobie dzieci wymyślą, wykreują tutaj. Mamy do dyspozycji taki, taką oczywiście takie podpowiedzi. Niestety pognieciony już przez moją Jaśminkę, więc dzieci najpierw mogą uczyć się na podstawie tego, a później już same po prostu tworzyć własne rzeczy. Nie podam Wam tutaj z jakiej to jest firmy, pokażę Wam tylko pudełko, jakbyście chcieli to znaleźć. Ja uważam, że to jest naprawdę hit, że jest to bardzo fajna zabawka. Po pierwsze dziecko dzięki tej pozycji może uczyć się naśladowania. Druga sprawa, no uczy się literek, uczy się cyferek, ale w taki, no zabawowy, powiem, w taki zabawowy sposób. Dodatkowo oczywiście możemy już tutaj, może nie naginając, ale, bo tych faktycznie tych kolorów jest bardzo dużo, ale może się dziecko uczyć i kolorów, i wzorów, i te wszystkie rzeczy są drewniane, więc są bardzo takie fajne w dotyku. Przechodzę do kolejnej pozycji, do gier. 3, a nawet tak jak tutaj piszą gdzieś, nawet dla 2-latka może być ta gra. Pierwsza gra Przyjaciele wydawnictwa Harper Kids. Gra jest troszeczkę losowa, bo mamy tutaj kostkę i ta kostka służy do wskazywania pola na okręgu. Natomiast celem gry jest zebranie 3 takich żetonów. Dziecko przy okazji uczy się kolorów, uczy się zwierzątek, no i też jakieś oczywiście jakichś elementów rywalizacji. Z tej serii wyszły jeszcze inne, na przykład Mniam Mniam, zwierzątka, więc to nie jest jedyna w tym stylu. Wrócę teraz do puzzli, tych puzzli dzisiaj dosyć sporo, ale moje dziewczyny akurat bardzo lubią puzzle, więc teraz chcę Wam pokazać takie dla 4-latków. Przynajmniej tak jest to określone. Puzzle firmy Czuczu, tutaj jest stadnina, ale z tej serii jest mnóstwo innych puzzli. Te są akurat chyba, no, z tego co kojarzę, to są nowością w ogóle tego wydawnictwa. Ale właśnie w piękny sposób przejdę do drugiej nowości, ponieważ firma Czuczu wydała taki duży egzemplarz jeszcze dla większych dzieci. Są 84 elementy i obie są związane ze stadniną. W zależności od ilości elementów, no to tutaj macie taką wersję mniejszą i większą. W tej serii, bo to jest taka seria puzzle obserwacyjne, mamy też na przykład Bałtyk, mamy porę roku, mamy mapy świata, mapa Polski, mapa Europy, więc tych tutaj tego typu dinozaury, o niedawno wyszły dinozaury też, więc tych puzzli jest bardzo dużo. One są fajne, bo tutaj mają w środku jeszcze plakat i taki edukacyjny z opisem koni. Jest tutaj dla miłośników zwierząt, dla miłośników koni. To jest na pewno bardzo fajna propozycja. No i przeszłam do tych 5-latków, więc jeśli chodzi o 5-latki, to mam tutaj taką grę.
Wyprawa do babci wydawnictwa Egmont. Gramy wszyscy w jednej drużynie i wszyscy razem staramy się do tej babci dotrzeć. I to gra kooperacyjna, polegająca na znalezieniu drogi do babci. Po drodze czeka nas wiele różnych niebezpieczeństw, różnych przeszkód, dlatego też mamy specjalne żetony, które będą nam pomagać w tych zadaniach. Dodatkowo możemy też spotkać na drodze różnych przeciwników, którzy nam przeszkadzają w tym zadaniu, lub szczęśliwej koniczynki. Musimy tutaj wymyślać różne strategie, różne pomysły, tak żeby te przeszkody pokonać, no i finalnie, żeby wręczyć babci wymarzony prezent. Ja bardzo lubię takie gry, no bo to są gry rodzinne, kiedy my walczymy jakby z grą. Przeciwnikiem jest gra, więc my współpracujemy, razem dzięki tej grze rozmawiamy. Musimy przeanalizować, czy to jest dobra decyzja, czy to jest zła decyzja. I to robimy wspólnie. Więc dziecko też się czuje dobrze, nawet jeśli przegra, to jakby przegrywa cała drużyna, cała grupa. I to tutaj dla 4-5-latków wzwyż. Naprawdę wzwyż, bo ja się też świetnie przy tej grze bawiłam i mogę ją polecić. Na zakończenie mam dla Was, ciężkie to i ciężko pokazać, piekarnik. Piekarnik taki drewniany, to jest firmy Eco Toys. To jest piekarnik do pizzy. To jest pizza, proszę bardzo. Możemy włożyć tę pizzę, możemy włożyć do piekarnika. Zamykamy, cyk, cyk, cyk i czekamy. Pizza gotowa. Proszę bardzo, mamy gotową pizzę. Moje dziewczyny, mimo że nie lubią pizzy, to pizzę jedzą teraz non-stop, właśnie taką. Tu mamy taki pojemnik, gdzie możemy sobie układać te nasze elementy od pizzy. Mamy jakąś cebulkę, mamy mięsko jakieś, nie wiem, salami czy coś, pieczarki i chyba sałatę. Wszystkie elementy, zaraz Wam to pokażę, zobaczcie, one się dzielą. W ogóle tu mamy taki jeszcze nóż do tej pizzy, więc możemy sobie tą pizzę pokroić. I kroimy i ona jest na takie rzepy. To jest zabawka, która już chwilę u nas jest, no i dziewczyny do niej naprawdę wracają bardzo, bardzo często. No i tym kuchennym tematem będę kończyć dzisiejsze zestawienie. Mam nadzieję, że Wam pomogłam w tych trudnych chwilach. Kończę. Jestem ciekawa, co będzie się działo latem, bo już mamy 27 stopni. O, i ja też coś znalazłam dla siebie z tej zabawki. Pa, pa!